Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest sobota. W sobotę przygotowujemy się do urodzin Milanka, piątek. Jutro są jego urodziny. Ja jestem właśnie teraz w sklepie Stop & Shop i szukam dla niego tortu lodowego. Jak na razie widzę lody, ale tortu na razie nie widzę. Przejdę dalej i zobaczę. Wziąłem już parę zakupów. Mam tutaj na pewno różne przybory, warzywa na sałatkę, bo sałatkę będę robiła. I tak, chodzę, szukam. Tutaj nasze zakupy, trochę tego. A tutaj właśnie te lody i szukam karwę, to chyba tam. Tutaj będą torty. O tak, zbliżamy się do tortów. Jaki tu wziąć? Fajne, ten niebieski też bardzo fajny. Akurat dla Milanka by był ekstra na urodziny moim zdaniem. Oryginał, czym one się różnią? Chyba to, że są tam jakieś ozdoby, a tutaj na przykład nie ma ozdób. My mamy takie też ozdoby na niego, na tort, także może ten zwykły weźmiemy. Już jestem w domu, bardzo mocno pada, jest po prostu fajna pogoda deszczowa. Można tak powiedzieć i pokażę Wam, jakie zakupy kupiłam, bo pokazywałam Wam koszyku, ale pewnie dobrze, żeście nie widzieli. Zakupy moje prezentują się tak, mamy sałatę, no zrobiła sałatkę. Słychać tam, bo pompują się balony. O, pompują się balony, to właśnie było słychać. I tak, papryka, pomidorki, cebula oczywiście, chlebek. Tu mam takie bardzo dobre mandarynki. Picie, to pakuję naprawdę jak kiedyś, nie soda, ptyś, o właśnie. Koslo, mam ogórki, co kochanie? Wow, ale super. No co? No super. Bardzo ładnie to wygląda. A tutaj mamy sosy. Balsamic, creamy balsamic. I jeszcze jest creamy Caesar. Co zrobiłeś fajnego? Balony. Mamy tutaj kolekcję balonów. Jeszcze nam tutaj dużo zostało, ale już dużo mamy. Justynka wie, jak to się robi, bo już robiła raz. Na co? Na bridal shower? Głośno u nas. Who would ever thought that it would be our time? I just know it. Cause you're the one. It ain't a selfish. Mamy prezent zapakowany już. Milanek w środku. When I'm with you, remind me of the moment, so I know it's true. I'll just say it. Pokażemy Ci koszulkę, jaką będziesz miał na swoje urodziny. I co Ty myślisz? I fajna? Dobrze, już, no. Pokaż jaka. Już rozprostowałeś. Tylko drugą stroną. Taką mała bluzeczkę spadła. O, tylko piąte urodziny. Okazało się niestety, że to co miało przyjść, czyli nasze dekoracje. O, tutaj Milany chcę Wam pokazać, co tutaj jest. Ale mieliśmy Gorilla Team i były tak. I kubeczki. I co jeszcze były? Place Gorilla. I nie przyszło. Kompletnie nie przyszło. Przyszła za to piłka, której nie zamawiałam. Na Happy. You are the one. Won't you be my BFF forever? Won't you be? Tam masz? Dekoracje Gorilla. Bad guy. Takie balony. Dużo balonów. Nice. Wow. Milankowi się elektryzują włoski. Nasz progres wygląda tak. Bardzo fajnie to się prezentuje. I Milanek tutaj obserwuje je. Chlebek i patrzę, czy wszystko idzie po naszej myśli
po jego w sumie, czy nie. We believe it together. The dreams are meant to be. I thought of this before over a million times. Mamy tu taką borsierę, co kupiłam w sklepie, ale ładnie wygląda. Świeci się z olejem z oliwki. I tak to wygląda naprawdę smacznie. Etap skończony i wygląda przepięknie, normalnie, bardzo mi się podoba. Tutaj już też tak przyozdobiłam trochę stół tymi liśćmi, co były właśnie w tych balonach, w tej samej paczce i to wygląda po prostu zjawiskowo. Justynka, great job, thank you so, 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 so much. I just know it. Cause you're the one. It ain't a selfish love when I'm with you. Remind me of the moment so I know it's true. I'll just say it. You. A tutaj w międzyczasie robi się lemoniada. Julianek właśnie zaczynał, bo Milanek zachciał. No i oczywiście tutaj idzie, będzie pomagał. Tam jeszcze tyle mamy. Co mamy? Tak, nie placki, tylko naleśniki. I co, będziesz pił lemoniadę, Milanek? Tak? Dobrze to jest. Już zrobiłeś? To teraz co, wodę trzeba dolać? Jestem w sklepie i podżywiam ręcznie malowane szkoleczki. Chińska robota, ale ręcznie malowana. Śmieszne. Też nieberęcznie malowane kwiatuszki, kubacze z kwiatuszkami. Te pieski małe. Dekoracja. Jest to fajne. Buta w kaloszach. I też fajny piesek. The one. Won't you be? Kotki. Pewnie jakiś śmieszny, wesoły kociak. Z motylkiem na nosie. Przyjechaliśmy już ze sklepu i chciałam wam pokazać, co kupiłam. Kupiłam dwie rzeczy dla Julianka. Taką bluzę z Levisa, bardzo fajna i niedroga. $13, medium, bardzo fajny materiał. I też bluzeczkę na krótki rękaw. Taką z palmami na lato. Naprawdę też bardzo dobry materiał. Mięciutkie. I jaka to firma? Zaraz zobaczymy. Gap. O, świetnie. Super. I tą bluzkę kosztowała tylko 4,99. Także ja uwielbiam ten sklep, jeżeli chodzi o ubrania dziecięce. A ja w międzyczasie robię sałatkę. Tam z tyłu już są warzywa. I będę kroić. Sałatę w sumie jutro pokroję, żeby mi tak nie zemdlała. A dzisiaj pokroję warzywa, tak sobie myślę. Mam tutaj już pokrojone, umyte. I będę tutaj kroić na takiej maszynie fajnej. Słucham, kochanie. Today? Będziesz jadł vegetables? Mamy tyle. Postęp taki, że mamy tyle obranych ogórków. Milanek na swoje urodziny tutaj szykuje jedzenie. We'll see it, but we believe it together. Zobaczcie, jak ładnie się pokroiło. I tak, tutaj jeszcze jest pomidor. No, także widzicie, na sałatkę już wszystko gotowe, tylko sałatę trzeba dodać, dressing i będzie smacznie. Jeszcze zostało mi
natrzeć mięso, tą właśnie miksturą, mam schab i tutaj jest tak, na 10 funty tego mięsa mam tutaj 1,5 łyżeczki soli, może troszeczkę więcej niż 1,5 łyżeczki, całą jedną łyżeczkę papryki i też mam suszony garlic, o taki, gdzieś tak 1,5 łyżeczki soli, 1,5 łyżeczki, to już mówiłam, papryki, o i jeszcze właśnie tak 1,5 łyżeczki, trochę więcej pieprzu i teraz to wszystko sobie tak ładnie pomieszam. Mamy już tutaj mięsko gotowe, w tej przyprawie jest obmoczone, obklepane można powiedzieć. I tak, pokroiłam tutaj już jabłuszka, te jabłuszka położę tutaj z boku, no i tak piekła. O, tak. Właśnie mi się zrobił, piekarnik zagrzał na 375 stopni Fahrenheita i gdzieś tak będzie się piekło, nie wiem ile w sumie, ale jak będzie 160 stopni Fahrenheita mięso w środku. Także wkładamy do piekarnika. Wstawiłam, kochani, już obiad do piekarnika. Ja już jestem przebrana w piżamkę. Jeszcze na kolację mamy danie chińskie. Wam pokażę, jak wygląda, ale chciałam się już z Wami pożegnać. Dziękuję, że byliście ze mną w tym dniu przygotowawczym. Do jutrzejszego. Tak właśnie mówiłam do Milanka, jak kładź się spać, że dzisiaj jeszcze miał 4 lata, ale już jutro będzie miał 5 lat, także czas szybko leci. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Buziaki kochani, pa pa pa. Tutaj mamy nasze danie. Jest kurczak i brokuły. Ryż, mamy takie sosy ostre, ja bardzo lubię. A tutaj mamy Mongolian beef. Jeszcze paralecik. Bardzo smaczne, także dziękuję kochani, do zobaczenia, pa pa pa!